Hej, cześć, czołem, z tej strony zupełnie absolutny. Zapraszam na 65. odcinek ZSM 2. Nadal jeździmy po Francji i nadal chyba sobie wybrałem jedną z dłuższych tras. Tak, ale chyba nie tak długą jak ostatnio. Ostatnio to przejechaliśmy nawet 1000 km, a to była tam troszeczkę moja wina. Okej. Pojedziemy sobie z tego Rennes do Toulouse. Brzmi egzotycznie. Trochę jak Tunezja. Są dwa załadunki z tej samej tutaj firmy. W jednej mamy pomidorki, a w drugiej kawior. Oczywiście biorę kawior, bo jest troszeczkę więcej pieniędzy. Akurat na mandaty, jak znalazł. No dobra. Ciekawe, jak daleko muszę się dostać. Ale jeżeli to jest z tego samego miejsca co pomidory, to okej. Pewnie zrzutka jest w innym miejscu, dlatego inna po prostu jest wartość tego załadunku. Pewnie tam kilka kilometrów trzeba dalej zrzucić może. Tak sobie gdybam oczywiście, bo nie wiem, jak to jest faktycznie. Okej. Wyjadę sobie. Wiecie, że już nie pamiętam. Jeden dzień różnicy, ja nie pamiętam, gdzie tu był wyjazd. No, nie tutaj. A, no i jest naczepa od razu. Słuchajcie, czego ja szukam? Jak to wszystko jest pod nosem. Pewnie byłem nawet na tym miejscu. Nie tak. No to super. Takiej naczepy nie miałem, także jest okazja się przejechania takim malowaniem naczepy. Ja muszę tylko sobie luknąć na mapkę. Co tu mogę odblokować? Tutaj jest to jedno miejsce, więc sobie pojedziemy tędy. Żeby odblokować, nie wiem, czy agencja pracy, czy jak, ale zaraz zobaczymy. Dobra, światła się palą, paliwo jest, pauza jest. 14:38. Dojedziemy o północy, ale oczywiście będę pauzować gdzieś po drodze. Więc tu żadnego problemu nie powinno być dzisiaj z kombinowaniem, z podwójnym pauzowaniem. Miniaturkę miałem zrobić jakieś zbliżenie, ale stwierdziłem, że akurat w momencie, kiedy wyszedłem z nagrania, jeszcze naczepa była widoczna moja, mimo że ją odpiąłem. No i zrobiłem sobie zdjęcie z naczepą. Nie wiem, czy już takie zdjęcie było. Chyba było gdzieś w kamieniołomach, takie zdjęcie robiłem. Ale wtedy to była inna ciężarówka, bo wtedy to była na pewno Scania. I to była agencja, nie? I były to kamieniołomy, tutaj zrobiłem to po prostu tutaj w bazie i super, nie? Nawet nie sprawdziłem, jaki to jest ładunek, czy z tych cięższych, czy nie. Tutaj mamy taksi, jakąś reklamę. Tam mieliśmy Citroena, tego nowszego. Dobrze, ja mówię C2, nie? Nie C3. Nie myli mi. Czy C3? C3, dobrze mówię, C3. Pierwsza C3 była po 2 CVC, tak? Wzornictwem. A tą drugą już taką ułagodzili bardzo, nie? Już ona nie jest. Ona jest podobna do tej swojej poprzedniczki, ale już nie jest taka. Tak nowatorska z wyglądu. Jak właśnie ta pierwsza część. Tutaj po prostu trochę tak ją ugładzili. To jest nie pierwsze auto, które tak zmienia troszeczkę wygląd na taki bardziej spokojny. Meganki, ja pamiętam, jak Renault wyszło z tymi megankami, kiedyś tymi kanciatymi i to gdzieś też sobie zaniechali, odpuścili, zrobili coś bardziej takiego prostego. A najnudniejszy to Ople są chyba. No Volkswageny też są nudne, ale Ople, mówię pod względem designu.
Tam się nic nie dzieje. Co prawda troszkę już jest lepiej, jak te astry wyszły i w ogóle. Ale mimo wszystko, jak widzę Corsę, no to Corsę cały czas widzę taką samą. Tam się niewiele dzieje w ogóle w tym aucie. W środku się bardzo mało dzieje. Ale oni muszą dojrzeć do tego. Tak samo Volkswagen. On musi gdzieś tam. To takie zawsze Mercedesy dla mnie. One zawsze były takie. Mało tam się działo. To prawda, w tych bardziej prestiżowych autach to już było lepiej, ale w tych normalnych. Tak właściwie jedno, co wymyślili z tych, w tych nowych, współczesnych czasach, to to, że tę serię A puścili, co tam nie przeszła tego testu łosia i się wywracał ten malutki Mercedesik. No potem to podpracowali i wyszło to lepiej. No i to było jakby coś powiedzmy nowego. Ale tak to no, te Mercedesy nie za wiele się tam też działo. I oczywiście to moje prywatne zdanie, więc tutaj może nie śledzę teraz tych najnowszych trendów, więc nie wiem. Mówię tutaj o okresie od 90 lata do 2010 powiedzmy. Tutaj chyba mogę zjechać. Zawsze mi ta mapka jakoś. Przez to, że ona się chyba trochę zoomuje, ona nie jest jakby płaska. Czasami nie wiem, czy dobrze zjeżdżam. Podobny zawsze problem miałem w GTA 4, jak grałem. Tam to już w ogóle się tak zoomowało, że ja nigdy nie wiedziałem, gdzie mam zjechać. Czy już zjeżdżam, czy nie zjeżdżam. Tam było szaleństwo. W ogóle szaleństwo w jeździe było nawet w GTA 4. Te samochody się bujały na lewo i prawo. Nie można było nad tym zapanować. No ale potem faktycznie, jak potem porównywali wszyscy do GTA 5, gdzie tam to wszystko też tak uprościli, ukonsolowili, no to jest różnica, że tam jakby widać, że więcej było w czwórce tej symulacji pojazdów, że one nawet się lepiej rysowały. Ktoś nawet takie filmiki są nawet na internecie, że porównywał, co tam odpada z samochodu, jak się uderzy w ścianę, czy jak się rysuje karoseria. No i w czwórce to naprawdę to wyglądało i to robi wrażenie. W piątce zrezygnowali z pewnych mechanizmów. Natomiast to, co mi się bardzo podobało w czwórce od razu, to właśnie przeszli, to był taki skok po San Andreas jakościowy, bo nowy silnik i te samochody w końcu były takimi samochodami no, z krwi i kości. Bo o ile w trójce, czwórce, w trójce, Vice City, San Andreas były te samochody takie plastikowe w sumie, że uderzyło się raz, dwa i odpadała klapa, drzwi i zaraz zaczęło auto płonąć i się człowiek nie przywiązywał do tych samochodów, no bo to one zaraz się uszkadzały. Natomiast już w czwórce te samochody miały taki bardziej takie jak resoraki trochę wyglądały, już takie metalowe były bardziej niż takie plastikowe. Że to mi się podobało w czwórce, ale w czwórce byłem zawiedziony, bo wiadomo, jak się człowiek przyzwyczaja do dobrego, jak grał w San Andreas i tam były samoloty, nie wiem, tam pływało się, można było iść na siłownię, zmienić tam, jeść dużo, być grubym, nie jeść, być chudym i tam masę mięśniową na rowerku ćwiczyć, tam no dużo było tych takich pobocznych rzeczy i nagle dostajemy GTA 4 i się wydaje, że o, na lepszym silniku będzie jeszcze więcej tego wszystkiego. Się okazuje, że nie, że nie ma tutaj, za bardzo mamy tylko to miasto, nigdzie za daleko nie wyjeżdżamy i jeszcze na dodatek no, moim pierwszym rozczarowaniem było to, jak wyszedłem, no pomijając problemy w ogóle techniczne, bo tam wymagania tej gry były przeogromne, tam karty graficzne powinny posiadać, już nie pamiętam ile mega, ale moja karta wtedy tego mega nie miała, tyle RAMu i musiałem się uciekać do jakichś tam fiksów takich przez użytkowników zrobionych, które po prostu wykorzystywały pamięć RAM i udawały, że to jest pamięć chyba
graficzna, coś takiego, że może można było to w miarę, ale to i tak nie chodziło tak, jak powinno chodzić, nie? Także tutaj no niestety brakowało mi ilości pamięci, pomimo że komputer nie był aż taki zły, to brakowało tej pamięci na karcie graficznej. No i pierwsze rozczarowanie, gdy wyszedłem sobie tam, wiecie, ta pierwsza baza, pierwsze mieszkanie, które dostaliśmy, jak się wychodzi, się skręci w prawo i szedzi się kawałek, to jest zaraz ten deptak taki, tam jest ta kręgielnia, no i tam jest wesołe miasteczko. Ja mówię, wow, świetnie, będzie wesołe miasteczko. A co tam, no to wesołe miasteczko było zamknięte, nic tam się nie działo. Nic nie działało i tak samo obok był taki mały tor gokardowy. Też myślałem, że tam będą jakieś misje, że będziemy sobie jeździć tymi gokardami. Na tulipa, nic z tych rzeczy. Ale było fajnie, kilka fajnych misji, to jak poszliśmy się upić i potem musieliśmy odwieźć kolegę, nie? Tam z rodziny. Szwagra czy kogo tam, nie? To było fajne nawet. Ale wiadomo, że z każdym odcinkiem, każdą serią jest coraz lepiej. Właśnie dzisiaj słuchałem jakiegoś, nie wiem, czy to był podcast? Nie, to nie był podcast. I nie powiem wam, kto to mówił, bo nie pamiętam, jak na ten kanał trafiłem. A właśnie ktoś określał, kiedy będzie GTA 6. Oczywiście taki clickbaitowy tytuł, bo tam w sumie nic nie powiedział, nie? Ale powiedział na tyle ciekawe rzeczy. Zaraz. Że właśnie zasugerował, co się dalej będzie działo z GTA. Czy oni pójdą w kierunku nie na forum o gadce słyszałem. Ogólnie jest koncepcja taka, że jak się pojawi Red Dead Redemption, to będzie to bardziej singlowe, a właśnie GTA będzie się trzymać online, ale to takie tylko spekulacje, nie? I nie wiadomo, czy czasami też nie skoczą na to, żeby zrobić właśnie Red Dead typowo online'owym rozgrywką. Ale to pewnie raczej chyba na to się nie zanosi. Chociaż z tego pewnie jest lepsza forsa. Dobra, jedziemy. 17:18. Zostało nam 7 godzin 535 km. No właśnie, ostatnio w poprzednim odcinku, czy jeszcze wcześniejszym, mówiłem o tym, że można kupić taki pakiet rodziny na Originie. Na chyba do 6 marca, czy to któregoś tam jest. Dasz niecałe 35 zł, można dostać Plant and Zombies, Need for Speed, ten poprzedni, który był, co siedział cały czas w nocy, ale miał bardzo ładne samochody, przynajmniej widziałem na let's playach, więc na to się napaliłem bardziej. I jeszcze ta trzecia gra o tym ludziku z włóczki i już pamiętam nazwę, sobie zapisałem Unravel, wyleciał mi gdzieś tam taki diabełek czerwony z włóczki, on tam idzie. Bardzo ładnie wizualnie ta gra wygląda. Czyli wychodzi 12 zł za 3 gry. I ta jedna chyba jest bardziej taka online'owa. Tam Plant and Zombies 2 to jest oczywiście, nie? Jedynka, bo jedynka tam. A teraz za grosze jest, a w pewnym momencie nawet była za darmo. Także, no i miałem pewien mały problem nawet, wiecie, bo jak kupuję coś na Steamie, to korzystam z PayPala, ale PayPal, jak ktoś nie wie, albo ktoś nie ma PayPala, to tam są jakby, można powiedzieć, dwie możliwości płacenia z PayPala. Pierwszy to po prostu ładujemy sobie środki, no nie wiem, tak jak środki na komórce doładowywujemy i tam mamy jakieś saldo, jakąś kwotę. I tą kwotę pobiera po prostu się z tego PayPala. A druga opcja, podpinamy numer konta bankowego, numer karty i on już sam wtedy pobiera. Ja się trochę boję z tym podawaniem numeru karty, bo jak podam numer karty, on po prostu ani się nie pyta, ani nic, tylko po prostu, o, a co to jest?
Tylko po prostu pobiera, nie? Nie ma ani pinów, ani nic, po prostu bierze. I się boję, że te takie informacje, no nie wiem, mam ograniczone zaufanie do takich rozwiązań, gdzie nie ma potwierdzania, przynajmniej przez komórkę, tak? Fajnie to zrobił Steam, że mamy te klucze, które się generują, numery kodów. I też tutaj jest takie dodatkowe zabezpieczenie, że ktoś się pod nas nie podszywa, tak? No i na Steamie to wszystko wygląda fajnie, bo na przykład na Steamie, jak ktoś sobie kupuje, to tak, poza tym, że mam na przykład powiedzmy jakieś kilka groszy z tych kart, które sprzedaję, bo mam jakieś zdublowane karty, to napieprzy tą kwotę z kart, oczywiście, z tego salda Steamowego, a potem jak sobie biorę PayPala, no to on sprawdza, czy mam coś na koncie. Jak mam na koncie, no to jest wszystko zrealizowane, sfinalizowane i okej, nie? No i pasuje. Jakby nie było, to po prostu transakcja by nie doszła do skutku. Natomiast w przypadku Origina nagle się zrobiło coś dziwnego, że nie mogę tak zrobić. Jest PayPal, natomiast 15 euro. Natomiast tam od razu się wyskakuje okienko, że okej, jesteś zalogowany, ale masz niewypełnione pola, podaj numer karty, czy tam numer konta. A wiem, że mam te środki i po prostu w przypadku rodzina nie sprawdza środków na koncie, nie pobiera ich, tylko po prostu chce od razu te środki z mojego konta bankowego, czy tam przez kartę, nie? I to mi się nie podoba. I mimo, że miałem te pieniądze, miałem te 35 zł na koncie, to nie mogłem ich wykorzystać, bo po prostu Origin sobie tak, czy tam PayPal ma może taką umowę z nimi, nie mam pojęcia. No i ostatecznie musiałem sobie zrobić przez .play czy coś takiego. Tam też się po prostu wchodzi na konto. Tylko fakt, że to też jest trochę ryzykowne, ale tam jest ten plus, że zawsze mam autoryzację jeszcze przez SMS-a, muszę podać ciąg liczby, więc tutaj jest to zabezpieczenie bankowe, nie? Że raczej nie powinni mi tutaj podebrać pieniędzy. Nawet jeżeli by znali login, nawet jeżeli by znali hasło i dane, nie wiem, paszportu, numer, coś takiego, to i tak się nie powinni tutaj za wiele zrobić w tym temacie. Dobra, jedziemy sobie. Jak sobie wyjadę tutaj z tego zakrętu, to sobie, wow, jak tutaj wszystko pokręcone, takie jakieś ronda są. Uwaga, uwaga, jadę. Podobne do tego rondka, co kiedyś co mówiłem, że mieliśmy, nie? Podobny układ. No i ostatecznie kupiłem te aplikacje, sobie ściągnąłem. Także sobie pogram w Need for Speeda. Ale z tego raczej let's playa nie będzie. Już zresztą to jest chyba już stara gra, nie? Ale no chyba fajnie wyglądała, tak mi się wydaje. Co prawda cały czas w noc się dzieje. Były tam jakieś mody użytkowników, żeby była ta noc bardziej rozświetlona. Taka jasna, jak noc w Szwecji. Ale w BTS-ie. Ale to nadal była noc. Natomiast bardzo mi się podobało, jak widziałem te pierwsze let's play'e, samochody fajnie wyglądały. Tak faktycznie fotorealistycznie. Bo Car Mechanic mówi, że jest fotorealistyczny, ale tamtego fotorealizmu, jak się zmruży oko, no to może jest, ale ogólnie nie jest aż tak bardzo. Także mam gry. Może z Unravela bym zrobił let's playa, zobaczę. To też wszyscy ograli. A to nie znaczy, że ja nie będę. Właśnie zastanawiałem się, czy nie zrobić jakiejś takiej serii tanie granie, coś takiego. Będę grał jakieś tanie gry, albo darmowe, albo najmniej taki jeden odcinek z każdej gry. Ale nie wiem zresztą. Już tyle serii nie mam, ale ogólnie nie mam jakby za bardzo już czasu.
400 km do miejsca rozładunku, a miałem zobaczyć, gdzie mogę tutaj zjechać i nie spojrzałem. Popatrzmy, mógłbym tu zjechać ogólnie. Jest marina, można by tutaj, wiecie, słuchajcie, jakieś stateczki zabrać. Słuchajcie, ja sobie tutaj zjadę. To już tu nie będę musiał. Taki ładny zjazd będzie. Muszę zrobić sobie jakąś jeszcze miniaturkę do odcinka. Dwudziesta. No to będzie 4 rano gdzieś pewnie. Czyli też będzie się dzionek zaczynał, więc nie będziemy raczej w nocy jeździć dzisiaj. Proszę bardzo. Aha, to ja muszę tu zjechać. Super. Czemu nikt mi wcześniej nie powiedział? Zobaczmy sobie tutaj jeszcze, jakby to wyszło na studiu. Aj, zapomniałem naprawić. Miałem naprawić ciężarówkę. Jakiś bocian. Co to jest w ogóle? Nie mam pojęcia. To za chałupina. Centrum natury. Ale to wygląda jak jakaś szopa. Ale może to są jakieś ptaszki pod ochroną i wiecie. Witamy i tam takie sprawy. Tu też coś jest napisane. No może dobre i to, nie? Zrobię takie mocne zbliżenie, o. Coś takiego. Bez rozmycia. Podbiję trochę kolor. I tak, chyba że znajdę coś fajnego, to... Dobra. Pauzujemy. Jest godzina 5. Jakiś tam przychód się pojawił. I jedziemy. Jeszcze chwila. Jakieś koszty utrzymania 598, nie wiem o co chodzi. Dobra. No to gnamy. Nie wiem, czy poruszałem taki temat, ale pomyślałem sobie, że fajnie byłoby jakiś temat poruszyć. Czasami nie ma o czym gadać, więc nie wiem, czasami będę sobie przygotowywał jakieś tematy. Znaczy nie przygotowywał ogólnie sam temat, natomiast nie będę robił jakiegoś researchu, więc tutaj no niestety to będzie tak bez napracowania i nieprofesjonalnie. A dokładnie chodzi mi o reklamy. Temat reklamy na YouTubie przede wszystkim, ale może zacznę od tego, co mi się nie podoba, jakie reklamy się podobają. Przede wszystkim telewizyjne, tak? Bo w publicznej telewizji to programy oczywiście teoretycznie. Gdzie tu się zjeżdża? Tutaj mogę zjechać, czy... Nie mam pojęcia, czy ja dobrze zjechałem, bo tutaj... Jakoś tak dziwnie tam było. Tam były strzałki, tu były... Mogłem chyba tamtędy jechać. W publicznej tam teoretycznie niby nie ma reklam między tymi... W
trakcie trwania programu czy filmu. No filmu to raczej, programu to oni tam różnie kombinują, nie? Robią sobie taki jakiś niby koniec części pierwszej, takie sprawy. Mało telewizji oglądam ogólnie. No ale właśnie to, co mnie denerwuje, czasami akurat trafię na jakiś film, że w tych prywatnych telewizjach te reklamy, powiedzmy film trwa pół godziny i po pół godzinie się pojawia reklama, która i ciąg reklam trwa 15 minut. To jest zabójcze dla mnie czasami po prostu. A film, można zapomnieć, co się oglądało, jaki film się oglądało. I tak długo trwają. Co mi się od razu rzuciło też w oczy, że w temacie płyt DVD pierwsze płyty DVD z Harrym Potterem, bo robiłem sobie taki przegląd Harry'ego Pottera i pierwsze płyty DVD z Harrym Potterem to miały od razu film, a później się nagle stwanili i też zaczęli wrzucać jakieś reklamy z filmów. To jest dla mnie katorga i to, tego nie powinno być. Jeżeli już się płaci duży pieniądz za płytę DVD, no to nie powinno być reklam dodatkowych. Rozumiem, jak są jakieś filmy, które są dołączone do gazet, jak kiedyś tak było, teraz chyba tak nie ma, ale... Znaczy są dołączane teraz już tak normalne jakby filmy, nie? Kiedyś były tak specjalne, jakieś tam w kartonikach. No to jeszcze to rozumiałem, że jest jakaś reklama, no ale, bo jest taniej. No ale w momencie, kiedy kupuję pełnoprawny produkt, no nie powinno tak, takich sytuacji być. No i te ciągi reklam, albo co gorsze, jest taki kanał, chyba Ulica 13, coś takiego. Pamiętam, że leciał jakiś serial, Colombo, coś takiego, jakiś film. I tam zrobili coś w ten sposób, że film trwał 10 minut i potem 10 minut reklam, czy tam 5 minut reklam i znowu 10. I to było tak już poszatkowane, że już po prostu nie ma sensu, ale mi przycięło. Nie ma sensu oglądać po prostu tego filmu, bo to zero przyjemności jest. Najgorzej, że oni mają takie ciągi, bo chyba jest taki jakiś przepis, że jakiś blok reklamowy nie może trwać, nie wiem, dłużej niż 5 minut. To oni się tak stwanili, że po prostu rzucają 5 minut reklam, potem nagle się pojawia krótki blok, już nie reklamowy, tylko reklamuje kanały na, nie wiem, na Polsacie, TVN-ie, minutę czy dwie i potem znowu wraca kolejny blok reklamowy. Już jest wszystko zgodne z prawem, bo trwa 5 minut. A łącznie zjada nam to 15 minut. Także reklamy w telewizji tragedia, a reklamy na YouTubie, wiadomo, są te adbloki i te inne rzeczy, ale wiadomo, tutaj mówię o takich reklamach bardziej już pod konkretnego YouTubera, takiego z tych bardziej znanych. I o ile są takie reklamy jak... Fajnie. Nieinwazyjne, tak? Czyli powiedzmy, jakiś YouTuber siedzi na fotelu jakiejś firmy, z tyłu jest napis, albo nie wiem, rok miał napis Sprite, tak? To jest fajna reklama, to jest nieinwazyjna. Jest, wiadomo, wszystko jest czytelne, jasne i czytelne. Natomiast denerwują mnie takie reklamy na siłę, typu, pamiętam, nie wiem jak teraz, bo nie oglądam już tego, te wjazdy na chatę. I tam po prostu co odcinek było, że przychodzi wjazd na chatę i no, teoretycznie powinno być to, a tak prezentuje YouTuber swoje, nie wiem, mieszkanie, gdzie pracuje, swój komputer i te sprawy. I to ten YouTuber powinien być takim jakby wizytówką, tak, tego filmu. Natomiast tam widać było na siłę wrzucone te chipsy, leżą na biurku, nikt ich nie je i tak naprawdę czy utożsamia się ten dany YouTuber z tymi chipsami, czy on jada faktycznie te chipsy? Nie. Po prostu to jest taka perfidna reklama i takie reklamy mi się nie podobają. No ale oczywiście, no mówię, nikomu nie zabiorę, nie zabronię, bo to jest dowolność, tak?
ale tego typu reklamy mi się akurat nie podobają. Czy on mi pokazuje, że mam tutaj zmienić pas? Irytują mnie takie rzeczy. Tak samo reklamy typu takie nie wprost, tak? Czyli zaczynamy od tego, że no, moja tam praca jest taka i taka. To Rok też taką reklamę zrobił raz, że tego, że, no, że to jest biznes, że to jest praca, że wymaga jest konto bankowe, jakieś tam narzędzia. No i pomógł mu w tym bank taki i taki. No okej, okay, no może mu pomógł, tylko na końcu po prostu było sponsorowane przez ten bank, a nigdzie wprost na początku. I to powinno być, nie wiem, obostrzone, tak jak z tymi słowami, że zawiera lokowanie produktu, tak, że reklama. I tu tak samo powinno być przed. Powinno być taka, nie wiem, jakoś przez. No jakoś to unormowane, tak, że dokładnie wiemy, że tu pojawi się reklama i że to ten materiał może być szczery. Ja nie mówię, że nie, ale powinniśmy wiedzieć o tym zawczasu, w momencie, gdy włączamy program. Bo potem się pojawiają pewne takie niedopowiedzenia, tak. Czy tam było z Włodkiem też kiedyś, że na końcu, że komputer IBM dzięki współpracy i ten, ale przez 15 minut trzępił sobie język o tym, jak coś tam, nie? I no to było takie dziwne dla mnie. Takie reklamy ukryte, które powinny być, uważam, wcześniej opisane, że to jest, że będzie zawierał reklamy i tyle. Wystarczyłoby taka notka, nie? No ale no mówię, no takie coś jest i tego nie, po prostu nie unikniemy. Można by tylko prosić o umiar, ale to różnie z tym pewnie będzie. Wiadomo, że to medium się cały czas rozwija i jakby ten target odpływa telewizyjny na stronę właśnie internetową i jakby tutaj będą szukali reklamodawcy swoich kanałów dotarcia do konsumenta. No i będą różne sztuczki, takie bardziej i mniej. Bo nie przeszkadza mi to, że na przykład ktoś faktycznie ma podpisaną jakąś umowę, że moje programy napędza Delma, nie? Coś takiego. No okej, okay, no to jest w porządku, bo od razu wiemy na początku, o co chodzi, tak? A w momencie, kiedy właśnie coś się dowiadujemy na samym końcu, no czujemy się troszeczkę oszukani, albo przynajmniej jakoś niezorientowani, tak? O co tutaj się nagle wydarzyło, tak? No i to tyle, co chciałem o tych reklamach powiedzieć. Zobaczymy, jak to się wszystko będzie dalej rozwijać. Dobra, znowu jakieś bramki. Same bramki dzisiaj. Właściwie mogłem sobie wybrać troszeczkę inną trasę. O, tu mogę wjeżdżać bez... Myślałem, że już uderzę w ten łupek. 150 km jesteśmy całkiem blisko. Zobaczmy. Nie mogę się do tego przyzwyczaić, bo trzeba z prawego klawisza. Tu luza. Okej. Okay. Tutaj nie ma akurat możliwości, żeby gdzieś tutaj odbić. No, ale chyba nawet nie myślałem o tym wcześniej, żeby tutaj wybrać sobie jakąś inną trasę. Chyba nawet nie było takiej możliwości. Muszę pamiętać tylko, żeby naprawić tę ciężarówkę. Znowu się zrobił długi odcinek, ale mam nadzieję, że nie będzie aż taki długi jak ten ostatni. No, wczorajszy odcinek pojawił się później o 19:30 zamiast o 18:00.
bo mniej więcej mam taką zasadę, że w momencie, kiedy ETS się pojawia zwykle o 15, poniedziałki, a nie, źle mówię, jeżeli nie ma żadnych innych filmików, to ETS pojawia się o 18, czyli w poniedziałki i wtorki, w środę jest o 18 Car Mechanic, więc siłą rzeczy ETS przychodzi wcześniej na 15. Później w czwartek znowu jest 18, w piątek 18, chyba że się pojawi jakiś, ale nie, raczej się trzymam tego. Nawet jeżeli pojawi się Alex, to on zawsze też wskakuje wtedy na 15. Alex czy ten drugi Back to the Future. Natomiast w sobotę znowu mamy Car Mechanica, więc znowu wskakuje na 15. W niedzielę ATS jest zawsze o 10 rano, więc ETS skakuje na 18, ale jest taki numer, że jakoś mi się długo przetwarzał ten filmik i nawet nie zdążyłem, żeby on się przetworzył do 19, więc musiałem ustawić na 19.30, czyli nie obsuwał o 1,5 godziny, ale bez sensu było, wiecie, wrzucać coś nawet na 19, gdzie film będzie w 360, tak, więc rozdzielczości, więc lepiej tutaj poczekać, aż to się przetworzy. A im dłuższy odcinek, jak trwa godzinę, no to wiadomo, że on, no niestety, a nie zawsze internet dobrze, płynnie chodzi, nie zawsze, wydaje się czasami, że coś prześle w ciągu pół godziny, a przesyła się godzinę albo i więcej. Dobra, po tej rzutce to ja będę chciał naprawić, tak właśnie, i miałem chyba spłacić kredyt, nie? Już wtedy będę na czysto i będę zacznę zbierać pieniądze na czwartą ciężarówkę, jak już będziemy wyjeżdżać z Francji, to zmienię ciężarówkę na jakąś inną. Tą nie wiem, czy jeszcze by rozwijał. Może coś jeszcze do niej dokupię, zobaczymy. Ale musiał trochę zlewelować się, żeby coś nowego doszło. No to ograniczeniem jest, jak zawsze będę mówił, silnik, nie? Czyli DirectX chyba 9. A jakby to był lepszy DirectX, to pewnie by dodali lepsze tutaj samochody. Ciężarówki by lepiej wyglądały, byłyby lepiej cieniowane i fajnie by to wszystko wyglądało. To jest na tej samej zasadzie, co kiedyś się pojawił Morrowind i wtedy wszyscy wow, ale to też wymagało odpowiedniej karty graficznej, że woda nagle wyglądała, odbijała wszystko i wyglądała no jak woda. To prawda, teraz to śmiech na sali oczywiście, ale wtedy to wyglądało powiedzmy imponująco, ale w momencie, gdy się nie miało tej karty graficznej i nie miało się tych wszystkich usprawnień, no to woda wyglądała normalnie, jak w Gothicu. I tu byłoby tak samo, jakbyśmy dostali, powiedzmy, to już nie jest ograniczeniem karta graficzna, tylko po prostu, czy gra obsługuje te DirectX-y, tak? Bo teraz wszystko zależy od DirectX-a, jakiego mamy. No ale też trzeba pamiętać, że dużo użytkowników pewnie by wymagało, chociaż nie, może by nawet to wpłynęło lepiej na optymalizację, bo dużo rzeczy by przejęła karta graficzna. To wszystko zależy od programistów, nie? Ale może to by nawet na wydajność korzystnie wpłynęło. A ci, co by mieli gorszą grafikę, to przecież można zawsze zostawić dwie możliwości, tak? Że oddzielnie mamy wersję i taką. To jedno nie kłóci się z drugim. Widzicie, tutaj we Francji z tej części jest, że... O. Czy ja mogę wjechać, bo tu nie widziałem strzałki? Zaryzykuję. Udało się. Się przestraszyłem, że to jakaś nieczynna bramka. Rozumiem, że tu muszę zjechać.
Tutaj jest taki fajny skrócik. A nie, to jest skrót od tego, z tej strony, dobra. A przede mną jakaś ciężaróweczka. A my już dojeżdżamy prawie do miejsca. Już widzę na GPS-ie, że gdzie jest nasz punkt rozładunkowy, tylko musimy się tutaj wykręcić jednego ślimaka i. Ale już odkryto miasto Tuluza. Bon voyage 11 na 23, czyli gdzieś jestem w połowie odkrywania. Tak mniej więcej w połowie odkrywania Francji. Tu już się autostrada kończy chyba. Ten DirectX by pewnie dał taką właśnie płynność, lepsze cienie, by to wyglądało tak. Gra by nabrała, dostała takiej głębi, tak? Byśmy widzieli tutaj bardziej, że to jest przestrzenne. Teraz trochę wygląda plastikowo, nawet kabiny niby realistyczne, ale fotorealistyczne, ale jednak wydaje mi się, że jeszcze lepiej mogły być wyglądać przy tych samych tutaj modelach, po prostu tylko te różne opcje dodatkowe by wpłynęły na to, że gra by wyglądała lepiej. No ale ta gra już trochę ma na karku. Ciekawe, czy nie wymyślą sobie, żeby zrobić, ale raczej by tego chyba nie zrobią, żeby zrobić ETS-a 3. Myślę, że raczej postawią na to, żeby. Co tu jest? Agencja pracy, dobra. No też odcinek zejdzie trochę. 50 minut spokojnie. To jakaś reklama, to szminki. Beauty. O ile tu naczep stoi. No i tu chyba zjeżdżam, nie? No muszę to jakoś konkretnie wykręcić. Pytanie, gdzie będę zjeżdżał, to jest ciekawostka. Dobra, jedziemy prosto. No, zmieściliśmy się. Jest miejsca, więc powinno być spoko. Oczywiście jak najmniej profesjonalnie będę to robił, czyli z zewnątrz, ale mi to nie przeszkadza. Po co mam się katować i tutaj kombinować? Wiadomo, że niektórzy tutaj nie lubią. Lubią bardziej tak dokładnie, profesjonalnie wszystko zrobić, ale ja mam czerpać z tego przyjemność, a nie tutaj się męczyć naczepą. A jak może będę miał kierownicę kiedyś? Sobie to pozmieniam. Będę może tutaj ćwiczył na bardziej profesjonalnym poziomie. Doskonale. A więc słuchajcie, jest super, jest 21 tysięcy i nawet
Nie, ale byłem blisko nowego poziomu. Bank 140, 79 do spłaty, a więc spłacam. Zostaje mi 60 tysięcy. Bardzo ładnie. Słuchajcie, wychodzę na prostą. Wyjadę sobie i podjedziemy. Tam jest jakiś dealer. Pewnie Renault. Tu wszędzie jest Renault. No, zgadłem. Dlaczego wszędzie jest Renault, to nie wiem. Dobra, ale my sobie tutaj wjedziemy. I naprawię ciężaróweczkę. Proszę bardzo, enter. Serwis 1000. Świetnie. Zobaczę sobie w sumie na warsztacie, co jeszcze mógłbym tutaj skonfigurować sobie. Tu niestety nic nie mogę w kabinie. Mógłbym sobie tu zmienić podwozie. Ja też nie mam jakoś dużo pieniędzy, żeby tu szaleć. Silnik na mocniejszy, ale jestem zadowolony z tego silnika, powiem wam szczerze. Jest bardzo ładnie mi się tutaj jeździ. Kolorek, powiedzmy, że jest w porządku. Tu się pojawiły jakieś nowe malowania. I ten Road, nie wiem skąd tego Roada mam, 66. Akcesoria. Doszły jakieś nowe osłony. Tylko pytanie, po co mi to? Mi się w ogóle nie widzi. W ogóle lubię klasycznie. No bo to i tu mogę jeszcze coś dodać, jakieś światełka. No zrobię to, ale to wiecie co, wyjątkowo chyba robię. Mogę tutaj takie trąbki. I tu dwa takie światła płaskie. Jak to wygląda? Nie wygląda to w ogóle. Nie, nic nie kupuję, to jest bez sensu. Co jest tutaj? Tu nie ma nic. Co jest tutaj? Kanapkę zostawić sobie. Nie. Nie, nic mi tu nie pasuje, wiecie, żeby cokolwiek tutaj zmieniać w tym aucie. Tu coś się nowego pojawiło. Mirage. Musiał sprzedać to. A zobaczmy w ogóle, jak na zewnątrz by to wyglądało. Bo to by musiał tutaj przejść, nie? Tak. I teraz tak. Czy ja wiem? To już ciekawiej wygląda. Nie, na razie nic nie zmieniam, nie. Nic mi tu nie pasuje. Okej, dobra. To tyle w tym odcinku. Zapraszam na kolejny. Cześć.